Witajcie, rodacy. TechLife Q5 to hulajnoga już z wyższej półki, bo dwa silniki po 1000 W każdy mogą rozpędzić nas do 60 km na godzinę i to szybko. Co jednak poza mocą oferuje ten sprzęt? Sprawdźmy to. Front opakowania, gdy ją odbierzemy, wygląda właśnie tak. Wszystko w środku jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu przez gruby styropian. Z dodatków znajdziemy 2-amperowy zasilacz potrzebujący 8 godzin, by naładować akumulatory. Jest multifunkcyjne narzędzie z imbusami, by w razie czego coś dokręcić albo poskręcać. Mamy instrukcję obsługi, ale maszyna jest prosta w użytkowaniu. No i otrzymaliśmy klucze NFC w kilku egzemplarzach i radzę ich nie zgubić, bo inaczej nie odpalicie maszyny. Tak wygląda TechLife Q5 od razu po wyjęciu i nawet gdy się nie znacie, to poczujecie tą dobrą jakość wykonania. Użyte materiały to wysokiej jakości metal czy plastik, a spasowanie stoi na dobrym poziomie. Waga niemal 30 kg, więc w limitach przepisowych się mieścimy. Z przodu i tyłu mamy silniki o mocy 1000 W, a te w piku mogą osiągnąć nawet 3000. To dzięki nim możemy rozpędzić się do 60 km na godzinę i co najważniejsze, przy takiej prędkości czujemy się komfortowo. Nie uświadczymy żadnych wibracji ani oscylacji bez względu na rodzaj powierzchni, po której będziemy się poruszali. Oczywiście, jeżeli nie jesteście zawodowcami, możecie ustawić jeden z trzech trybów mocy, włączyć tryb eko, a nawet wyłączyć jeden silnik. Taka akcja znacząco ograniczy moment obrotowy i prędkość, dzięki czemu nawet mniej doświadczeni mogą korzystać z tej maszyny i przy okazji znacząco wydłużymy czas jazdy na baterii. Z taką mocą musimy już mieć dobre hamulce i całe szczęście, że producent zastosował hamulce hydrauliczne z przodu i z tyłu na tarczach 140 mm, czyli najlepsze co możemy dostać. No i dobrze, że jeszcze jest opcja dostosowania ich mocy, bo te wgryzają się okrutnie w każdą powierzchnię i zatrzymują bardzo sprawnie. Za nasz komfort będą odpowiadały dwie mocne sprężyny z przodu i tyłu. Te świetnie sobie radzą, bo jazda po piasku, polu czy nierównościach w mieście to naprawdę nic dla tej hulajnogi. Praktycznie w ogóle nie czujemy też dyskomfortu podczas poruszania się w trudniejszym terenie. Stwierdzenie zatem, że to uniwersalna hulajnoga jest w 100% prawdziwe. TechLife mówi, że przejedziemy na niej 60 km, ja natomiast ważąc 85, jeżdżąc spokojnie, uzyskałem wynik 55 km. Natomiast ciągle z gazem do dechy skończył mi się aku po około 26 km. Oczywiście wynik ten jest zależny od temperatury czy terenu, po jakim się poruszacie. Mój model przyszedł z oponami głównie do jazdy po asfalcie czy mocno utwardzonej powierzchni. Natomiast producent daje nam opcję przy zamówieniu, by zmienić bieżnik na terenowy, więc wybierzcie mądrze, jaką nawierzchnię bardziej będziecie katować. Szanuję także zadanie LED-owego oświetlenia dosłownie wszędzie. Na przodzie mamy bowiem lampkę i ta raczej słabo świeci, no ale na pewno my będziemy widzialni. Z tyłu jest światło stopu i dodatkowo się doświetla podczas hamowania. Szanuję, że w deku z przodu i z tyłu jeszcze są kierunkowskazy. Jakby tego było mało, to dosłownie cały przedni słupek jest podświetlany. No, nie powiem, w nocy wygląda to naprawdę zacnie. Dek, tudzież podest, cały jest szeroki i gumowy, więc jeżdżąc w deszczu będziemy na nim pewnie się czuć. A jak już tutaj jesteśmy, to hulajka ma certyfikat IPX6, więc i znaczne zanurzenie jej nie straszne. Dodatkowo i tutaj producent umieścił skromne LEDy na boku. TechLife'a bardzo łatwo się składa. Na froncie mamy duże standardowe zapięcie z dodatkowym zabezpieczeniem. Dosłownie chwila i możemy całość złożyć, zabezpieczyć i w prosty sposób przenieść. Producent założył wydłużone i dobre chlapacze. Okleił je jeszcze, że są niby karbonowe i powiem Wam, że sprawdzają się, jak i wyglądają fajnie. To na kierownicy znalazło się centrum dowodzenia i zobaczcie, że manetki są wyprofilowane, więc podczas jazdy nasze ręce będą czuły się komfortowo. Na tym ujęciu zobaczcie również, że są gumowe i lekko żłobione, więc nawet mając mokre palce będziemy jechać pewnie. Po prawej stronie mamy sporą manetkę gazu, która chodzi płynnie, dwa przyciski od trybów Eco Turbo czy włączenia dwóch silników, a kapkę wyżej sterujemy mocą silnika czy uruchomimy maszynę. Na lewej włączymy oświetlenie, kierunkowskazy, no i jest całkiem głośny elektroniczny klakson. Po środku znalazł się kolorowy wyświetlacz, który jest elegancko wkomponowany w słupek. Ten pokazuje nam najważniejsze informacje, jak stan naładowania baterii, prędkość, trip czy ODO. Niestety jednak w sporym słońcu jest mało czytelny. A czy Q5 ma jeszcze inne wady? Cóż, podest, mimo że nowiutki, to ten klej już trochę odchodzi.
To samo mogę powiedzieć o bocznych odblaskach czy tych ergonomicznych rączkach. Ja zaraz wezmę trochę kleju i wszystko usztywnię, więc tutaj dużej tragedii no nie ma. No i dochodzimy do ceny. 5750 zł ze strony producenta, co jest na pierwszy rzut oka dużą ceną, ale jest to hulajnoga ekstremalnie szybka. W trybie turbo moment obrotowy wyrywa nas na każdej nawierzchni i mocy jest zawsze pod dostatkiem. Również komfort jest duży, a śmiganie po lesie, gdzie tych nierówności jest sporo, to dzięki tym amortyzatorom to taki teren nie stanowi dla nas problemu. Wykonana także jest zawodowo, tu każdy kto na nią spojrzy to zrozumie. Gwarantuję, że nawet już wprawiony jeździec będzie z tego sprzętu zadowolony. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!